Nocna poprawka w sprawie czwartej wersji tarczy antykryzysowej wywołać może niemałe emocje w opinii publicznej. Odbyło się głosowanie, a finał zaskoczy niejednego. Nie tylko wierni powinni przeczytać, by wiedzieć, jakie zmiany zamierza wprowadzić rząd. Nocna poprawka w sprawie pieniędzy dla Kościoła. Jak donosi Radio Z, w nocy ze środy na czwartek odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w Sejmie. Wówczas partia Prawo i Sprawiedliwość zaproponowała poprawkę rozszerzającą w projekcie grono uprawnionych do przyjmowania rządowej pomocy w ramach przygotowywanej tarczy 4.0. Listę uzupełniły więc Kościół oraz związki wyznaniowe. Pomysł PiS został przegłosowany. Informacje w tej sprawie szybko dotarły do sieci i jeszcze szybciej zostały zalane falą komentarzy, nie do końca pochlebne. Do sprawy odnoszą się zarówno internauci, jak i inni politycy. Na wpis na Twitterze zdecydowała się nawet wicemarszałek Senatu, Gabriela Morawska-Stanecka. Nie szczędząc krytycznych dla tego pomysłu słów. Tarcza 4.0. Antykryzysowa, antypracownicza, umożliwiająca ograniczenie pracownikom wymiaru czasu pracy, dalsze obcinanie wynagrodzeń, likwidację programów socjalnych i jednocześnie przewidująca dopłaty dla Kościoła. Małpa Morawiecki, nie tędy droga. Kościół sobie poradzi, ludzie nie, czytamy we wpisie Gabrieli Morawskiej-Staneckiej na Twitterze. Spory szum zapanował w opinii publicznej, której nie podoba się plan rządu. Istnieje jednak też grono zwolenników, stanowczo popierających pomysł PiS-u. Jak podkreśla Radio Z, pieniądze dla Kościoła oraz związków wyznaniowych będą wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Źródło: Radio Z. Następny artykuł.